No. To nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Znowu. Let's go, party chuj obdarty. Co, zwykły miał być? Nie. No to pierwszy mecz w futsalu kobiet w nowym roku. Gospodynie to AZS AWF Warszawa, a goście to ulubiony zespół pana Adriana. Z Torunia, Gwiazda Toruń. No, 0-1 się zrobiło. Niespodziewanka. Po minutach trzech. To jest najsłabsza drużyna w tej grupie. Gwiazda to. Za jeden. Celuj gajca! Zajebisty gol! Takich goli to nawet nie ma kurwa w Pucharze Anglii. W futsalu kobiet. W futsalu kobiet w Pucharze Anglii nie ma takich bramek. No właśnie, ciekawe czy jest Puchar Anglii w futsalu kobiet. O kurwa! Ej, ale właśnie straciłeś gola. Kurwa, ale jak? Nowy rok, stare zwyczaje, przegapiliśmy bramkę. Nie szkodzi. Najładniejszą, jak zwykle. Kumpel kiedyś był nauczyciel. Podobno. Z autu wycofanie tutaj, gdzie mniej więcej młoda stoi. Tutaj w rogu, jak jest to czerwone, do siatkówki. I takie pierdolnięcie pasóweczką od słupeczka. Kurwa, też tak na kali strzelałem. Ściągnęła pajęczyna koleżance. Jest 1-2. Kopnij ją w głowę! Mam doskonały dowcip. Kurwa, przypomniało mi się. Tradycyjnie będzie kurwa na poziomie kibla, ale chuj. Dowcip jest taki. Umówił się gościu z dziewczyną na randkę. No i wiadomo jak to dziewczyna. No gościu tam do niej tam przyszedł do domu. No to czeka, no to tak. No i zaczęła się tam ogarniać w toalecie. Kurwa, mija jakiś tam dłuższy czas jak to kobiety. Kurwa, zachciało mu się srać. Co to robi tam? Idziesz krycha, ona, zaraz tam jeszcze tam, no, deformacja twarzy, makijaże, jakieś takie tam pierdoły się robi. O, nie wyrobię, mówię, ale patrz, kurwa, kot leży. Wezmę, kurwa, nasram koło niego, jak ona wyjdzie, no to, kurwa, no, kot napierdolił, no co? No nie? No to gościu zdjął gacie. Zrobił co swoje, elegancko się tamtego. No dobra, no chuj, to czeka dalej na ją. Panie, połowa się zakończy. Naprzód, młoda, jedziesz! Brawo! W końcu dziewczyna wychodzi z tego kiblu, on mówi, zobacz, Kryszka, kurde, chyba twój kot nasrał. Ten pluszowy? To był dowcip. Nowy rok, nowy poziom dowcipów, jest coraz lepiej. Osiągnął poziom nosaczy. Jest coraz lepiej. Adrian, to było straszne, kurwa. Nie znam mądrzejszych. A głupszy? Brawo! No ale pyk, połowa minęła. Druga połowa się zaczęła. Ekspert chyba zatrzasnął się w kiblu. W każdym razie jest 5-2. I się odtrzasnęło już. Jak tak sobie siedziałeś, rozmyślałeś, to coś tam jakiś dowcip? O, bramki mnie nagrałeś znowu, już pan. No nie nagrało się rzeczywiście, 6-2. Ale przymierzył. 6-3. Co tam panie Adrianie się zmieniło u pana od roku poprzedniego? Jakieś nowe pryszcze? Na dupie. Poli? A jaki jest najlepszy sposób na pryszcze? Napiłbym się z tobą wódki dziś. Marchewkowa, dawaj, pij. No taki... No kurwa, no na co czekasz? Obiecał sobie od 1 stycznia, że nie pije wódki. Kto? Grubuś. No jeszcze się zachowuj. W ogóle nie jesteście romantyczni, kurwa. No, ostatnie 30 sekund. I 6-4 na sekundę przed końcem. Też to było meczycho. Jakby to teraz spuentować? Myłeś się pod pachą, nie gąbką. Haha, śmieszne. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to znaczy, że jest mu wszystko jedno. A skoro jest mu wszystko jedno, no to jeszcze reklamy są w opisie filmiku i pod nim. No tak tylko informuję. Ale skoro wszystko jedno, no to reklamy też można przeczytać, nie?